W dzisiejszym odcinku przed wami losowy skin Disneya. Tutaj teraz możecie zobaczyć, jaki skin odpowiada jakiej klasie broni, a challenge zostanie zaliczony tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wygramy grę. Czy nam się uda? Oglądajcie film do samego końca. Pamiętajcie o kodzie Rafa to ja i wbijajcie na moją mapę Red vs Blue. A więc widzę, sprawdźmy co mamy i wygląda na to, że mamy kapitana Haka. Kapitan Hak oczywiście odpowiada za złote oraz mityczne przedmioty i w sumie musimy się tutaj dobrze zastanowić, gdzie powinniśmy lecieć, bo dobrze by było zdobyć coś złotego już na samym początku i wydaje mi się, że najlepszym możliwym miejscem może być NPC Gwen, który sprzedaje nam mityczne SMG-ki. One są w miarę okej, a później możemy przejść na Duma. Dzień dobry widzowie, też tu jestem i tak jak Rafa mówi, będziemy mieli mityczne karabinki od Gwen, które ja chyba szybko kupię, więc proszę bardzo, ja zleciałem, kupuję. Widzowie, wsiadam w mojego, chyba to jest McLaren, lecę do Rafy. No i wydaje mi się, że to będzie taki mały prezent ode mnie dla ciebie na początek odcinka. Właśnie te gwenowskie SMG-ki. No ja tutaj spadłem lekko bliżej, w sensie poleciałem po samochód i stwierdziłem, że po co ja tam będę jechać, jak tam są tylko i wyłącznie jedne takie SMG-ki. I słuchajcie, teraz co możemy zrobić? Teraz możemy oczywiście lecieć na Duma, bo Dum daje naprawdę bardzo dużą przewagę. Ty, jaki ty masz samochód? Skąd ty masz taki samochód? Halo? Wiecie, widzowie, no, wziąłem w leasing, tak? Wziąłem w leasing, będę spłacał do końca życia, no, ale jest fajne przynajmniej. Także, słuchajcie, jedziemy nowym samochodem. Chyba to jest nowy, chociaż, ej, skąd ty to masz? Zakrzak chyba nie miał takiego samochodu, albo miał wcześniej, a nie, ja nie zauważyłem. Ale dobra, widzowie, lećmy na Duma i przejedziemy się tutaj po tej lokacji, dlatego, że tutaj są drony, a z dronów być może nam poleci coś złotego, więc na razie taki jest plan. To do auta, to dostaliśmy go oboje, jak coś od Fortnite'a, a z dronów może być mityczny Stark Industries, którego w sumie dobrze byłoby zdobyć, no bo oczywiście jestem aktualnie, widzowie, bezbronny, a wolałbym móc czymś strzelać. Dobra, ja nie skumałem, że ten to ten, tu jest Eminem, dawać tego. Aha, dobra, to może jednak jedźmy stąd. Chłop sobie stoi, a nas prawie nie ma. No, stwierdziłem jeszcze, że przejedziemy tutaj na tego Chesta, ale niestety... Niestety nie ma tutaj nic, co by dla nas było i jeszcze do nas leci ten gość, który to wcześniej zabrał. Nice. Dobrze, to się zaczyna. Rafa, szybko, szybko, szybko z tą skrzynką, szybko, bo on tu podchodzi. Szybko, szybko, uciekajmy. Musimy szybko zdobyć jakiś przedmiot dla mnie, bo stary, jest krucho. Skumaj w ogóle, że on dalej za nami leci. No nie, to ten gościu jest szalony. No właśnie, ja go nie zauważyłem, żeby za nami leciał, ale tak się patrzę tutaj do tyłu. Nie wiem, ja tam nikogo nie widzę. Lećmy na Duma, tylko dobrze by było jeszcze tutaj zdobyć coś do leczenia. Na przykład tutaj... Aha, tu są goście, więc ja sobie tylko wezmę tak i już do ciebie idę. Zabieram apteczkę, uciekajmy, 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 uciekajmy. Tylko pytanie, czy to nie są jacyś tu... Aha, to pachołek mnie zatrzymał. Ty, o co tutaj chodzi? Jadę za tym gościem, bo on się wydaje jakiś tutaj... Coś tutaj nie gra. Dobra, jest wybity i prawdopodobnie będziemy mieli... Aha, czekajcie, bo tutaj mi się zebrało przez przypadek. A co? Co ci się zebrało? Miałeś złe SMG-ki? Nie, chyba dobre. Nie, to działko sobie podniosłem przez przypadek i zapomniałem go wyrzucić. Słuchajcie, lecimy na doktora Duma. Mamy tutaj pierwszego fraga, mamy pierwsze macy, mamy wszystko. Dawaj, stary, do środka i zdobądźmy rękawice. Dlatego, że rękawice naprawdę tą kulą no, dają nam naprawdę bardzo dużą przewagę, więc no, sprawa jest prosta. Jestem ciekawy tylko jednej rzeczy. Czy ktoś na doktora Duma już poleciał? Mam, widzowie, nadzieję, że nie, bo chciałbym naprawdę zgarnąć jego pistolet Monarchy, a Rafa jak weźmie rękawiczki, to będzie się działo, jest typ! Ja muszę przeładować, dobra, jest, leży, 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 leży ten. No, on chyba był mocno zaskoczony nami tutaj w tym miejscu. Być może tu nikogo już nie ma, tylko jego jakiś tam ziomek. Stary, ja ogółem wspinam się, idę już powoli do doktora Duma, który... Aha, który dostaje damage od Zona. Ty, eliminujemy go, czy czekamy, aż sam zginie? Wydaje mi się, że on może sam po prostu zginąć. Ja tutaj otwieram sobie jeszcze inne skrzynki. Ej, liczyłem tutaj na coś fajnego, na jakieś złote przedmioty. No, ale niestety. Dobra, Zakrzak, ja widzę, że ty się zaczynasz z nim bić, więc ja do ciebie lecę. No właśnie, to nie ja, tylko chłopie, pomagier się zbuntował i strzela do swojego szefa. Co tu się dzieje? Czemu oni strzelają do Duma? Właśnie tak już jest któryś raz, że... O, choinka, dobra. Strzelajmy do niego, zabierzmy to, weźmy tych pomagierów tak samo, skasujmy. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej, żeby ktoś do nas tutaj nie przyszedł. Słuchajcie, Dum jest wyeliminowany. Ja sobie wezmę Monarchę. Rafa wziął rękawice. Wezmę na razie ten medal, żeby... No, żebyśmy już szli do zona, bo już jest lipa trochę. Mam dla nas dwie apteczki, jak widzicie, w ekwipunku. To chyba jest całkiem okej. Okej, ja zabrałem rękawice. Lecę już do Zakrzaka. Mam tutaj, słuchajcie, jeszcze dwa właśnie splasze, których zaraz sobie użyjemy. W sumie to ja sobie może użyję tego od razu i zabiorę tego Fiza. I dobrze by nam było zdobyć
być samochód. Dlaczego? Dlatego, że samochodem szybko przejedziemy po medal z raftu. Ja mam jeszcze tylko jedną rzecz do zrobienia, mianowicie wieża, widzowie. W wieży może być skrzynia Duma, z której dostaniemy coś złotego, na przykład, nie wiem, auga. Więc stary, ja sobie do tej wieży teraz podlecę i może akurat nie jest otworzona skrzynia. Widzowie, jesteśmy blisko, wysiadam. Ej! Skrzynia jest otworzona, ale dymy. Do mnie w ogóle bije cały czas ten pomagier. My musimy stąd jak najszybciej uciekać. Weźmy się, może wybijmy na fizie i przelećmy właśnie na tych gości, bo to jest coś, co musimy zrobić, żeby wygrać grę. W sensie im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla nas. Także możemy się tutaj wybić tym kominem i robimy dojazd. Czekaj, czyli dojeżdżamy. Kogo dojeżdżamy? A, medal z rafta. Tak? Taki masz plan. Tak, on jest dokładnie na skleconych slajdach. I pytanie, czy my tam czasami nie dolecimy, no nie, dolecimy gdzieś tutaj chyba na ten pagórek, trochę bliżej, trochę dalej znaczy, ale oni na pewno mają nas na celowniku. Musimy jeszcze pamiętać o tym, że ten medalion, aha, ty masz medalion, Zakrzak ma medalion, on daje nam HP za killa, więc to jest w miarę dobre. No i co? Zlećmy im po prostu na głowę. Widzowie, jesteśmy całkiem blisko, ja teraz tak się zastanawiam, jak najlepiej to zrobić, bo ja mam rewolwer. Czy ty masz pompę? Nie, nie masz pompy, więc musimy zrobić to raczej na daleko. Rękawicami i rewolwerem, no nie? Takie połączenie, coś w tym stylu. Właśnie ja proponuję wsiąść do samochodu, wiesz, wejdźmy do samochodu, zabierzmy go, podleczmy się kaktusami, bo ja trochę potrzebuję leczenia. Jak już się podleczymy, to ja mogę ich skulkować, w sensie wiecie, użyć tej super mocy doktora Duma. Także lecę na kaktusy, podleczy nas i po prostu możemy się w nich wbić. Co będzie, to będzie, zobaczymy. Widzowie, ja wierzę, że damy radę. Naprawdę, rękawiczki Duma są mocne, jego rewolwer też jest mocny, a te typy są, pewnie też w sumie są mocne, jeżeli mają medal z rafta, ale chyba są kimś zajęci. Ty, do kogoś biją. Czekaj. Ej, widzę ich tam. 70, 130! Jakie bomby! Dobra, ja już ci pomagam, w takim razie wjeżdżam w nich po prostu. Ja po prostu w nich wjeżdżam i oni dostają jeszcze od kogoś. Co ciekawe, dobra. Skolapsowany, tak, tu ktoś jeszcze bił. Tu ktoś jeszcze do nich bił. Aj, prawie jak on mnie trafił? Ej, no czemu ten samochód nie taranuje tego? Musimy uciekać, dobra. Ucieknijmy sobie trochę. Stańmy sobie może lekko za tym drzewem. Ja walnę tam kulkę, w sensie wiecie. Tak zrób. Okej. Okay. O, dobra, trochę nie pykło. Rozwalmy może to drzewo, bo ono mi trochę przeszkodziło w tym wszystkim. Rafa, no co mogę powiedzieć? Koszykarze biało. Jej chyba nie będziesz. Dostał biało, stary. Ja tu w nich wyceluję za chwilę. Oni prawdopodobnie będą uciekać, ale jednak nie uciekają. Nie wiem, gdzie jest ten drugi, czy on jest pod tym... Ale trafiłem idealnie tam. Ej, oni uciekają chyba, co? Oni dojeżdżają, 80, 160! Leży. Dobra, easy. Dobra, to ja tutaj biorę tego, nie wiem, gdzie on jest. On wychodzi ci na głowę, uważaj. Ja już ci pomagam właśnie z rękawic. Dobra, biję go, stary, z rękawic. Bum. Bo dostał, biało ma. Nice. I załatwiam tą sprawę z... O, jednak nie załatwiam, bo on chyba ucieka w drugą stronę, niestety. Ja się wybijam. Też się wybiłem, jest koło mnie. On jest bardzo dobry. Biało ma znowu. Oj, byczku. Bardzo mi przykro, ale giniesz teraz. Jednak nie giniesz. Jednak teraz będziesz ginął. Aha, ty co on robi? Czy on wreszcie zginie, stary, czy nie? Dobra, kulka do góry, ja go skolapsuję na ciebie. No. Nie, to jest ewenement. Ty, ale ja go cały czas nie widzę. My z Zakrzakiem na siebie... Ej, co ty robisz, gościu? Nie wiem, co ten typ robi, ja nie mam maców w razie czego. Zbierz sobie po tym chłopie. Skolapsowany. Ty, on to robi, no pozdro. Dobra, nie wiem, gdzie ja tu strzelam, ale... Ty, ja zaraz zginę, jak tak dalej będzie. Ty chłopie, przestań się budować. Chłop ma więcej maców normalnie niż wszystkiego. No właśnie, trochę tak to wygląda. Jest to naprawdę stresujące, nie powiem, walka z nim, bo ogarnia. Okej, byczku. Ale powiem ci, byłeś blisko, ja tutaj zaryzykowałem lekko, ale dobrze się stało, ale naprawdę dawno tak spoconej osoby nie widziałem, naprawdę dawno tak spoconej, w sensie pod względem uciekania, budowania i tak dalej, no to był mistrzem. Trzeba przyznać, że chłop się nie poddawał do samego końca, ja nas uleczę szybko fizem i nie wiem, czy widzisz, mamy tu złoty pistolet, który możemy zabrać. No to w takim razie weź sobie go, bo ty chyba tam masz tylko i wyłącznie właśnie tego monarchę, bo tak? Monarchę, chyba tak? A ja przelecę sobie po kolejne rękawice. I dzisiaj, widzowie, można powiedzieć, że będzie to Kapitan Hak w rękawicach. Zobaczmy, co tutaj dostaniemy stąd. Poproszę o rękawice. Dokładnie tak, zabieram. No i co, widzowie? Raz jedne, raz drugie. Po prostu. Nic więcej. Nic tu więcej nie trzeba robić. Czekaj, czy ty masz War Machine'a i rękawice Duma? Okej. Powodzenia dla przeciwników. Widzę... O nie, to nie tym, przepraszam. Ej, no to nie...
No to nie te... No i patrz, strzela mi samo. Dlaczego mi to strzela samo? A, myślałem, że to jakiś ziomek, ale dobra, to nie ziomek. Czy jest gdzieś jeszcze jakiś medalion? Jeden jest niezabrany. No więc, no nam nie pozostało nic innego, jak po prostu tutaj jakoś zdobyć jakiś samochód i dojeżdżać. Widzowie, ja w czasie, kiedy Rafa tam coś robi, macuję, dlatego że miałem całe 58 maców po naszym fajcie. Ale już jest lepiej, jak widzicie, mam ich 700, coś takiego. Ja zabieram samochód, podjeżdżam poza krzaka, ja oczywiście się z nim macami tutaj podzielę. Także no co, lećmy za tym samochodem, który mieliśmy tam wcześniej, bo aha, dobra, Zakrzak chce tutaj trochę leczenia, więc wiedźmy. Pytanie, gdzie są jeszcze ludzie, bo nikt się nie strzela, nikogo nie widać, no po prostu szukajmy. Szukajmy ziomków, no powiem tak, na pewno wyeliminowaliśmy mocnych typów. Mam nadzieję, że zostaną nam teraz troszeczkę słabsi niż ci mocni. Ej, 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 tam u góry... No jakby to weszło? Nad nami tutaj ktoś jeszcze jest. No powiem ci, ciekawie to wszystko wygląda. I gdzie on jest? Bo jego niby słychać, a nie widać. No ja dostałem dwa hity od ziomka, który był daleko, więc całkiem niezłe typy zostały. Mocny aim mają. Jest, 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 jest! Futurama! Ty chłopiec, chłop się zgubił. Oj, 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 chłopak nie mógł wyjść spod tego samochodu, bardzo mi przykro. Zabierzmy sobie tutaj wszystko, co możemy. Nie wiem, czy kogoś nie będzie w bunkrze. Jest niby tutaj Tesla stoi, więc wydaje mi się, że no ktoś tutaj... Aha, tam są, tam, tam, tam. Bum. Dobra, nikt nie dostał niestety, ale mamy jeszcze jedne rękawice. Tak jest, chłopaki. Powodzenia. Ogółem bunkier jest czysty, bo zeskanowałem. Albo ty zeskanowałeś, no już mniejsza z tym kto. Dawaj, nawalamy tam ziomeczków. Ty, co ten gościu robi? Patrz, jak on się na ciebie wychyla. Dostaną? No niestety nie. Zakrzak, uważaj, żebyś się nie wyłożył. Nie wiem, czy oni nie będą chcieli wyjść do ciebie. Spokojnie, to jest wszystko pod kontrolą. Pa, pyk. A, prawie. Oni sobie teraz myślą bardzo źle o nas, a ja mam znowu gotową kulę do użycia. No, panowie, uciekajcie. Wow. Nice. Wydaje mi się, że nie ma bardziej wkurzającego gracza na serwerze niż ty aktualnie, więc cieszę się, że z tobą gram. Tutaj masz macy, przejdźmy sobie, bo oni uciekają. Możemy przejść sobie tutaj na Olimp. No niestety nikogo nie zaznaczyłem. Oni zaczęli uciekać właśnie, bo no stwierdzili, że zaraz po prostu im się skończą macy, a będą musieli przechodzić tu, gdzie jestem ja prawdopodobnie, albo po prostu wyjdą sobie na pomnik. Ej, czy ja tego ty... Wydawało to spoiler, myślałem, że to jest gościu, jakoś tak mi mignęło w oczach. Czyli gdzie wychodzimy? Na tą górę? Do nich? Wiesz co, ja jeszcze wychodzę tutaj, ponieważ jest tu złota pompa. Ej, stary, tu jest dużo fajnych przedmiotów. Ej, dobra, stary, no to ja biorę tą pompę, no chłopie, właśnie tego mi brakowało, shotguna. Rękawiczek Ironmana raczej nie chcę, bo są średnie. Gdzie oni są? Właśnie tu jest gościu po... Był gościu powalony i zginął. Aha, dobra, aha, on był powalony i zginął, bo ja go teraz dobiłem, ale nie dostałem killa. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Podchodzę jeszcze na chwilę. Zobaczmy, co tutaj jest. Na pewno są jeszcze goście gdzieś niedaleko mnie. Ja słyszałem, jak ktoś strzela dyniętnicą, więc na pewno... Ej, dobra, to dyniętnica w nas leciała. Właśnie takiego laga złapałem. Gdzieś są na E, stary, z tą dyniętnicą, więc chodź na S i przetniemy im drogę. No właśnie, ja dosłownie im przetnę, bo jadę do ciebie piłą. Zaraz ją wyrzucę. Oczywiście ona jest tylko i wyłącznie do przechodzenia. Na pewno kogoś mamy na Olimpie, więc na to musimy naprawdę uważać. No, słuchajcie, no, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, czy kogoś na pomniku czasami tam nie było, ale już tam będzie strefa, to i tak nic z tego. Ja się buduję do góry. Ej, tu powinny być, stary, gdzieś typy, no przecież. Przecież strzelały z dynietnicy. Tam, stary, tam, za tym filarem dostał 90, dostał 90. On ucieka i kolejni jeszcze wyjeżdżają na po... Ożysz, choinka. No nie, no tak się nie robi. Widzę tego typa. 78. Leży. Ten, co się skolapsował. Elo, byczku. Dobra, brawo. Ja potrzebuję jakąś apteczkę. On czasami nie ma tej apteczki. Ej, tego typa trzeba dobić. Tego typa trzeba dobić, a on się... podniosą niestety. Wiesz co, ja tam już kulkuję. Zobaczmy, bum, czy oni dos... A, niestety nie trafiłem. Tutaj też ktoś wychodził, więc uważaj. Jakby tą ścianę zniszczyć, on tam stoi. Ja wychodzę na ten budynek, o ile zdążę, bo oni mnie właśnie podwalili. Ja sobie tutaj się wybuduję jeszcze w ten sposób i walnę ich z kulki. Pyk, proszę bardzo, panowie, powodzenia, leżą. Ależ to było wycelowane, no niesamowite, niesamowite, dobra. Niestety, ale tamten ziomek ucieknie na pile. Czyli on ucieka, dobra, to ja idę tego typa dobić. Może ma coś fajnego złotego. Podchodzę blisko. No kolego, drugi raz, nie udało ci się podnieść. Gdzie on jest? Ty, czekaj. A, dobra. Dobijam go na raziomek. A ten z piłą? Ja tu cały czas słyszę dźwięk piły, ale to chyba się zbugował. Wydaje mi się, że się zbugowało. Ten z piłą prawdopodobnie sobie uciekł. Musimy pamiętać o tym, że mamy medalion. Możemy go sobie wyrzucać co jakiś czas, bo tutaj był jeszcze jeden gość. Tylko nie wiem, czy on dalej tu siedzi, czy też nie. Ale chyba go tu nie ma już. Ej, ja ci wyrzucam tu medalion. Proszę bardzo, zabierz go i sprawdź. Ja jestem trochę daleko. Nie wiem, jak tam wejść. Okej, schodzimy powoli. Mamy to. A swoją
drogą, widziałeś to, że przed chwilą ziomek spadł z 200? Plecy dostałem, z 200 metrów pomocy. On dostał białą, on prawdopodobnie nie wie, co się z nim dzieje, leży, ale ci pomogłem tutaj, naprawdę, uratowałem ci życie. Uratowałeś, owszem, ponieważ ja bym zginął, dlatego bardzo dziękuję. Typy jeszcze jakieś strzelają, ale to nic. Stary, strzelały, jeszcze jedni tam są, Jeden zginął tutaj od kulki, ja go tutaj jeszcze na moście, proszę bardzo. Ej, on może dostać? Dobra, dostał. I dostał, dobra, leży. Został nam ostatni. Widzowie, no 3 osoby do końca meczu. Uzupełnijmy sobie na pewno leczenie. Uleczmy się, zbierzmy matcy, no i dokończmy ten mecz zwycięstwem. Ode mnie rada jest taka, słuchajcie. Rękawiczki. Rękawiczki to jest to. Jak widzicie, rękawiczkami się zamiata tych gości. No i jeszcze pytanie, gdzie jest ten ostatni? Bo ten ostatni to prawdopodobnie ten, co siedział w tym budynku. Ja tutaj daję plus 1 dla Rafy. Pamiętajcie, zima idzie, zimno na dworze, więc ubierajcie, widzowie, rękawiczki. Ej, nie, jednak ten gościu jest na skrypie. Się stary, jednak ten kościół jest na Skybase, chyba że już zszedł. Ja ci mówiłem wcześniej o tym typie, co z 200 metrów spadł. Może to on i tam nikogo już nie ma. Ej, testujemy, dawaj, tylko nie wiem, czy to w ogóle tam dolatuje. Ty, dolatuje to czy nie? Ty stary, no moje dolatują, nie wiem jak twoje. Okej, leci, ale chyba tam nikogo nie będzie. No właśnie, my się tak patrzymy w górę, że jak ja tu zaraz znajdę na gościa z pompą w ręce i dostanę heada. Wygląda na to, że chyba... Tam nikogo nie ma, czyli ktoś go już podwalił dużo wcześniej. No to co, widzowie, gramy w chowanego. Ja jak byłem młodszy, to bardzo lubiłem chowanego. Często na przykład chowałem się za kotarą w wannie. Polecam ogółem taką kryjówkę, jak, nie wiem, macie taką kotarę. Gdzie jest ten ziomek stary? Bo wydaje mi się, że on może być lepszy w chowanego nawet niż ja za najlepszych czasów. Ej, a my w sumie mamy oznaczenie, to weź tutaj, zaznaczajmy co jakiś czas. A być może on po prostu już zszedł. W sensie zszedł, zdążył tutaj i my niby podwaliliśmy, a to nic nie dało. To jest bardzo dobre pytanie. To jest wyśmienite pytanie. Krzaki? Nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra. O! Ej, gdzie on był u góry? Ej, widzowie, nie wiadomo, gdzie był ostatni losowy Disney zaliczony.